Przyjaciele, zaczniemy dzisiaj od 2 listu do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset, kluczowy dla całego chrześcijaństwa, które nas ogląda. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni na ten sam obraz, chwałę w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Czy to się Wam kojarzy z tym, co widzicie teraz? Apeluję do każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka, który uległ temu choremu systemowi lęków. Czy czytając Boże Słowo, widzicie w nim to, co teraz Wam proroczo prezentuję? Bóg powiedział setki razy do swoich ludzi: nie bój się i nie lękaj. On powiedział, że możemy przeciwstawić się każdej demonicznej opresji. Chrześcijaństwo musi być wyzwolone z hipokryzji. Przywódcy chrześcijańscy muszą zrozumieć, że nie mogą wyciągać swoich lęków i przenosić na swoich ludzi. Jesteśmy dziećmi Boga. Ten Bóg powiedział, że możemy przed Nim stać z odsłoniętym obliczem. Amen. 24 godziny na dobę. Nie potrzebujemy masek, nie potrzebujemy rękawiczek, nie potrzebujemy niczego, bo Słowo Boże mówi, że jest nam wszystko dane, co jest potrzebne do życia i pobożności. Takie poselstwa mają być zgłoszone w Kościele obecnego czasu. Jeżeli jesteś odrodzony z Bożego Ducha człowiekiem, w tej chwili podejmij decyzję, że przeciwstawisz się demonicznej opresji strachu, która jest uwalniana do ludzi w tym kraju. Amen. I przypomnisz sobie to, co 2000 lat temu stało się na krzyżu Golgoty, gdzie Jezus Chrystus stał się chorobą, niemocą, bólem i wszelkim nieszczęściem, abyś ty mógł dzisiaj żyć w zupełnym zdrowiu. Koronawirus jest pod stopami Jezusa, jak każda inna choroba i niemoc. I nie ulegaj presji